Szanowni Państwo, w związku z tym na prośbę Pani Prezydent przygłosujmy jeszcze druk kolejny. Czy Państwo moglibyście jeszcze zostać przez moment? Szanowni Państwo, druk 1438. Tak, przepraszam. Szanowni Państwo, druk 1442. Jest to druk projekt uchwały w trybie jednego czytania. Uprzejmie proszę Panią Prezydent o przedstawienie sprawy. Wysoka Rado, tutaj sytuacja jest identyczna. Również chodzi o norweski mechanizm finansowy, o wyrażenie intencji na zabezpieczenie środków. Oczywiście pod warunkiem, że takie dofinansowanie zostanie przyznane. W tym wypadku chodzi o remont generalny Galerii Bunkier Sztuki. Jest pozytywna opinia Komisji Kultury. I również jest autopoprawka, która obejmuje VAT. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak jest to według druków jednego czytania, termin poprawek upływa do czasu zakończenia dyskusji. Czy ktoś z Państwa? Nie, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, ja mam pytanie, jaki był kryterium doboru instytucji kultury, które zostały wybrane o to, żeby się starać o środki w zakresie tego mechanizmu? Czy są jeszcze w Krakowie takie instytucje, które też wymagają takiego wsparcia finansowego? Czy to były jedyne jednostki, które tego wymagały i dlaczego akurat te jednostki, a nie inne pojawiły się w tym wyborze? Dziękuję. Czy odpowie Pani Prezydent? Bardzo proszę, Pani Prezydent Sroka. Kryterium były wymogi formalne wniosku, to znaczy uwzględniliśmy, że dopuścimy do procesu aplikowania tylko te instytucje, które mają jakiekolwiek realne szanse na dostanie tego dofinansowania, a zatem te instytucje, które albo posiadają ważne pozwolenie na budowę, bo to jest jeden z warunków formalnych, albo w trakcie całego procesu trwania konkursu są w stanie to ważne pozwolenie na budowę uzyskać. Ważne pozwolenie na budowę ma Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Łaźnia Nowa, ponieważ jest jakby w procesie ciągłym remontu i adaptacji swoich budynków. Natomiast Bunkier Sztuki takie pozwolenie na budowę złożył jakieś 60 dni temu i powinien je uzyskać jeszcze w trwania. Tam jest możliwość dosłania tego pozwolenia na budowę w trakcie trwania konkursu. Pozostałe instytucje kultury, które również, wiele instytucji kultury ma potrzeby remontowe, nie spełniało tego wymogu, to znaczy nie było żadnej realnej szansy, żeby w czasie trwania procedury aplikacyjnej były w stanie opracować projekty i wystąpić o pozwolenie na budowę i takie pozwolenie na budowę uzyskać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytanie w niniejszej sprawie druk 1442? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Przechodzimy do głosowania. Druk 1442. Uprzejmie proszę. Głosujemy. Głosem za, przeciw, wstrzymującym się. Czy Państwo wszyscy wzięliście udział w głosowaniu? Bardzo dziękuję. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 29, przeciw 0, wstrzymała się jedna osoba, nie brała udziału jedna osoba. Uchwała została przyjęta.